Dzień dobry, czwartek, 1 sierpnia, witamy się z Wami. Połowa wakacji za nami, ale jeszcze połowa wakacji przed nami, także spokojnie. Słońce u nas cudowne, wręcz muszę zamknąć oczy, bo tak oślepia. Zapowiada się kolejny cudowny dzień. Mewy w tle sobie drą, jak to zwykle one, a my sobie zrobimy poranny challenge, łapka w górę i zostawcie też łapkę w górę pod tym filmem. Trochę wieje, ale ten wiatr jest bardzo przyjemny i wręcz potrzebny, bo jak się stoi w słońcu, to naprawdę jest gorąco. Pomimo tego, że termometr w cieniu pokazuje 21 stopni w aplikacji. Także jest naprawdę super. A my co? My wstaliśmy, idziemy teraz na śniadanie. Dzisiaj dzień Marzenki, jak dobrze wiecie. Także Marzenka będzie kierowniczkiem naszej wycieczki. Będzie Gdańsk. No i pewnie dzisiaj akurat zahaczymy o Sopot z racji tego, że Gdańsk jest krótszy. Zawsze, jeżeli chodzi o pobyt. Także, o proszę, Marzenka dołączyła. Dzień dobry. Wow. Dzień dobry wszystkim. Wiesz, że połowa wakacji za nami? No tak. 1 sierpnia, ale wieje. Ostatni miesiąc zaczynamy wakacji. Ale jeszcze cały miesiąc przed nami, także i spokojnie. I właśnie to jest fajne, nie? No to jest eleganckie, że jeszcze mamy cały miesiąc. Wow! U nas przepiękna pogoda. No po prostu jest błękitne niebo. Właśnie rozmawiałam z naszymi ze Śląska. Oni mówią, u nich pada. Tak? No. No bo zapowiadali nam tam deszcze u nas na południu. Jak to u nas na południu deszcze, jak ja słyszałam, że u nas ma być najcieplej? No ale w sobotę ma być upał. Jestem bardzo zdziwiona, jestem nawet zaskoczona, bo to co jest zawsze to u nas... Bo u nas tam w tygodniu lało. Że pada, co my dzwonimy, no tak słabo, chmurki. Dzisiaj, słuchajcie, u nas jest po prostu bezchmurne niebo. Nie, cały ten tydzień jest cudowny. Poniedziałek, wtorek, dzisiaj środa, czwartek dzisiaj przecież. Nie, dzisiaj czwartek. No to 4 dni z rzędu piękna pogoda. Bardzo ładna. I u nas na Śląsku na południu też tak było, ale dzisiaj właśnie dzwoni i rozmawiamy, że pada, że jest niefajnie. No. Nawet jest ciepło, bo wiadomo, ale no, pada. Także ale my co mamy z tego, no? Dzisiaj żyletą, idziemy w trasą. Mówiłem, kierownik wycieczki, proszę poznajcie kierownika w dzisiejszej wycieczki. No jak to ja kierownik? Nie, nie, my wspólnie. To znaczy dzisiaj chciałabym znowu gdańskowo. Oliwa. Potem jeszcze na jarmark, bo tu wiecie, niektórzy jeszcze mają po prostu, że jeszcze by chcieli na ten jarmark, jeszcze na jarmark, czego się obawiam, bo mieszczki czy mieszczanki, modły odprawiam, ale no dobrze, dobrze, trzeba z jarmarku skorzystać, bo jest fajny klimat, atmosfera, dużo się dzieje, no i przede wszystkim, no wiecie, są fajne rzeczy na tych stoiskach, także... Niektórych po prostu kusi. Idziemy tymczasem na śniadanie. No i wow. Życzymy Wam miłego oglądania, miłego dnia i widzimy się na śniadaniu. A dzisiaj co będzie? Sałatka. Komuś się nudzi po prostu. Słuchajcie, są tu tacy między nami. A nawet Cię nie widać. Nie widać Cię nawet w tej szybie, bo się odbija ten, odbija się budynek. Tak pięknie. Dobra, powiem Wam jeszcze tak. Wysokie okna, wysokie firany, długie zasłony. Co jest tutaj, firana jest lekka, ale jest zawsze mankament z zasłonami, nie? My już się staramy tak ostrożnie je zasłaniać, a one czasami po prostu gdzieś tam te żabki, słuchajcie, pod wpływem tego, że to jest taki ciężar, jeszcze ten ruch taki przesuwny, i one i tak się zrywają, nie? No to jest, no niestety, jak jest wysoko, to najlepiej elektryczne. Elektryczne, tak. Albo takie patyczki, w jakimś hotelu były. No właśnie, i wiesz co, bo myśmy zgłaszali, słuchajcie, to, że no bo faktycznie przy tym zasłanianiu nam się żabki oderwały. No i właśnie pan mówił, że chyba zamontują coś takiego, jak taki... No bo tu jest to normą na tym piętrze. I syk, lecicie sobie i wtedy nic się nie zerwie. To jest zawsze fajne rozwiązanie przy takich długich zasłonach, no bo ten materiał, nie, one są ciężkie, to są takie zasłony faktycznie nieprzepuszczające, grube, to potem jest problem. Dobra, no to Marzena, koniec z tym i idziemy.
czyżby dzisiaj nastąpiły jakieś zmiany? Tak, właśnie teraz mówię Markowi, co ty gadasz, jakie zmiany? Masz to samo, sałatka, jajecznica. Tak. Chyba o mój talerz chodziło. Co? No słuchajcie, bo ja mówię, pokażę ci talerz Marzeny, bo ile można patrzeć na tą sałatkę, nie? Ja, no, ale jak wydaje mi się, lubisz, że jak już ktoś nawet na nią patrzy, to już się nią przejadł. Ona jest bardzo dobra, więc... Nie, naprawdę smakopłynny, nie? Ale dzisiaj, słuchajcie, skomponowałem od początku do końca sam, bo już tej normalnej tam końcóweczka była, więc jest i sałata, i pomidor, i ogórek, i oliwki, i cebulka, i sosik po prostu. No ja też weszłam ostatnio w taki inny zestaw, bo ja też zawsze tradycyjnie. Czy jajecznica, ale to jajko w odsłonie, czy pasta jajeczna, która jest notabene, ale teraz wzięłam, tak, znowu mam mortadelkę, to jest bardzo fajna sałatka z tuńczykiem, pasztecik, taki, że mam, wiecie, taki miszmasz i... Oj, słuchajcie, bardzo dobry chleb, to jest ten chleb, który tak. nie jest dziennie tu, nie wiem czemu. On jest ze śliwką podejrzewam, albo śliwka, albo jakieś takie większe rodzynki. No, ale jest przepyszny po prostu, także bierzemy się za śniadanie smacznego. Oczywiście po śniadaniu musi wpaść kawka, ale nie wiem, czy tu, czy z domu zabiorę, bo to już takie przyzwyczajenie się robi, słuchajcie, że biorę kawę do pokoju. No wczoraj żeśmy się spieszyli, bo był, wiecie, tiebreak, nie? Aha, a dzisiaj nie będzie tiebreaku, więc nie, mamy czas. Nie, bo cię nie grają. Proszę powiedzieć, dzisiaj mam operatora, biorę znowu kawę do pokoju. Kawka, kawusia. Także kawa w pokoju smakuje najlepiej. O, a tu ktoś odjeżdża. Mewy w tle, wszyscy gotowi, zwarci do wyjścia. Ja dzisiaj, słuchajcie, nieco później. No ale niestety, kiedyś to trzeba było zrobić, mianowicie zmontowałem do końca film na kanał Michasi, bo jutro już piątek, a w sobotę idzie, nie? Także wiecie, tu nie ma takiej możliwości, znaczy teoretycznie jest możliwość, bo można zostać w pokoju, a reszta idzie towarzystwa. Także chciałem to mieć zrobione już, wszystko jest przygotowane, także tylko miniatureczka, wysłać go dzisiaj i dziękuję bardzo. Zatem film na kanał Michasi gotowy, daily vlog do tego momentu zmontowany, towarzystwo ogarnięte, plany są już. Także pierwsze nasz miejsce postojowe, to pierwsze, nie pierwsze, to będzie, słuchajcie, Oliwia Star w Gdańsku, Oliwie. Potem jeszcze sobie pójdziemy tam do Parku Oliwskiego na chwilę, no i kierujemy się na centrum. Także idziemy teraz na kolejeczkę, tylko musimy kupić bilecik do Oliwy, nie będziemy płacić tym biletem, co mamy wykupione, bo to nie ma sensu z racji tego, że mamy na daleką trasę. A tu jest dwa przystanki, chociaż sprawdzimy jak to cenowo wygląda, bo tak jak wam wczoraj mówiłem, jeden przystanek jest, można powiedzieć, kosztował ile? 4,60, a na ileś tam przystanków zapłaciliśmy 7,60, nie? To dopiero. No ale tak to już ma zorganizowane tu. Zatem my idziemy i widzimy się z drogi. Piękne niebo, teraz takie delikatne chmurki po tej stronie, ale tam od strony zatoki widzicie czyściutko. A ja mam jeszcze jedną misję do zrealizowania, mianowicie muszę sobie, słuchajcie, kupić szczoteczkę. Tego się nie spodziewałem, ponieważ myjąc zęby, tak, spadła mi szczoteczka, akurat była założona końcówka i ja nie wiem, czemu tak się stało, taka, bo miałem jakąś taką dziwną końcówkę, jakąś taką giętką, elastyczną, nie wiadomo co to jest. No i się niestety złamała i już tak z każdym dniem coraz to bardziej odchodzi. I dzisiaj, jak już teraz mówiłem rano zęby, to już była taka, wiecie no. Także muszę kupić taką zwykłą szczotkę, żeby mieć tu na wyjazd, bo końcówki raczej nie kupię, bo musiałbym szukać, nie wiadomo gdzie, bo zawsze zamawiam w internetach, chyba żeby mi się udało, no to by było super. Kupiliśmy bilety w biletomacie i słuchajcie, na 3 przystanki, czy 4, płacimy ulgowy 3 zł, a normalny 4,60, czyli tyle samo co ostatnio na jeden przystanek. Szczerze powiem, nie rozumiem tej polityki tu, o co chodzi. No ale tak jest, no że za jeden przystanek 4,60 normalny, a za cztery przystanki 4,60 normalny. No masz jeździć daleko. No tak, ale zobacz co się stało. Nad Gdańskiem już troszeczkę gorsza pogoda. To już taka chmurka, zobaczcie. Ale to co, nad nami. Nie. A nie, to nie. Ale słuchajcie, już stąd widać Oliwię. Nie wiem czy tam widzicie, ja wam już pokażę. Oliwia Star. Robię sobie na piątkę, o. Ten oto budyneczek, to jest tam, tam jedziemy. I to jest kolejne miejsce w Trójmieście, gdzie można podziwiać piękną panoramę, w tym przypadku Gdańska i Zatoki. Tak, bardzo fajne miejsce. A to jest chyba najwyższe w ogóle.
czekaj, my mamy teraz jakieś z biletami coś, nie? Bo tam mieliśmy w tamtym roku i znowu na ten rok mamy zniżkę. Coś takiego tam jest. Aha, no coś mi przyszło na maila jakaś tam. No bo wiecie, tam faktycznie to nie jest wejście takie, że sobie... Niepłatnie jest teraz. Tak, także większość tarasów widokowych jest płatna. Oczywiście w zabytkowych miejscach, w budowlach to już wiadomo. No ale tutaj w tym nowoczesnym też wieżowcu płatny, ale warto. Okay. Dotarliśmy już na miejsce. Słuchajcie, 3-4 przystanki, nie? Nie, na trzecim przystanku z Sopotu wysiadamy w stronę Gdańska Śródmieście. No i jesteśmy na miejscu. Teraz idziemy do Parku Oliwskiego, zabytkowej, sławnej katedry z organami. No myślę, że bardzo fajny czas, ale jeszcze musimy znaleźć po drodze, co? Nie. Pocztę! A pocztę i tu proszę. Gdańsk, oliwa odwrócona, bo wiadomo. O, teraz macie jak trzeba. A wiesz, co ci powiem jeszcze, Marek, że są zarzuty. Tak? Zarzuty wobec Marka. Tak. Bo tutaj chodzi o to, że słuchaj, jedziesz w samochodzie i specjalnie pokazujesz się z tej strony, jakbyś jechał jako kierowca. Nie, bo to przednia kamera tak ma do siebie, że odwraca. Widzieliście teraz. Nie robisz. Po prostu jesteś, fałszujesz rzeczywistość i możesz, no... Beknąć. Ja wam powiem, że tak jest. O, teraz na przykład widzicie, że Marzenka... No dobrze widzicie, Marzenka jest po mojej prawej stronie. Ty jak nagrywasz kamerą, no ale Gdańsk... Ja przedtem nagrywam. Gdańsk no odwraca. Pokaż, tak. No jest odwrócony. Nie no, Michał, jest dobrze. Słuchajcie, teraz coś się tu namieszał. Nie no, ale sami widzicie, że jak jest Gdańsk Oliwa... O, proszę. Jest odwrócony? Jest odwrócony. No. Także tak to miesza. Także nabierasz widzów, chcesz ich wprowadzić w błąd. Że auto prowadzę. Ale to nie o to chodzi, bo naprawdę był taki komentarz, to nawet, że babcia Lucia powiedziała, co to Marek, autem jedzie. Nawet moja mama kiedyś, bo tak wiecie, ogląda, kurczę, Marek siedzi po tej stronie, nie? O, Marzena? A co to się zrobiłeś? Nie wiem, co się stało. Marzena po tej, moja mama mi mówi, ty Marek jeździ samochodem, prowadzi? Nie, to kamera tak odwraca, także wiecie... Ale czemu on zrobił zdjęcie tak przy okazji teraz, jak nie, ja nic nie naciskałem? Może znowu... ty klikłeś. Nie kliknąłem. Michasiu. A nie masz, że znowu jakoś tak działa? Czary Mary, dobra, poczekaj. Idziemy, bo coś mi się zaczyna... Nie wiem, o co kama złość. Ale nie, jakoś nie, właśnie, że nie. Nie wiem, co jest grane. No to Marzenko poczuł się jak... dla zakochanych. Nie, to jest bardziej ta muszla dla artystów. To są groty szeptów. Teraz dojrzałam. A, czyli kumam bazę. Ty moim siadasz tu. Wzrokiem. Ja, słuchajcie, siadam z Michasią tu i dyskutujemy sobie. No ciekawe, czy Marzenka będzie... No, będzie słychać. Tylko musisz mówić głośno. No słychać. No, poczekaj, dam tak. O, teraz możesz mówić. Byłeś kiedyś w Gdańsku Oliwie? Ja mówię szeptem. Słyszę. No mówię ci. Działa! Fizyka. Odbijanie się fali dźwiękowej. Stąd ten kształt. Fizyki wytłumaczył. No piękny, słuchajcie, park. I odkryliśmy coś nowego. Nie wiem, myśmy tu byli, oj no, jakiś czas temu. Oj, oj, oj. A tu jest chyba palmiarnia, ale pięknie zrobiona. W formie takiego,
ale wiesz, jak, jakby, wiesz, jak taki klosz o... Ja mam takie klosze na perfumy. A tu mają na palmy, widzisz, w Gdańsku? Na palmy, no. Nie byłam tu jeszcze, bo to jak żeśmy tu ostatnio byli, to tego nie było. O, to Michasia była malutka, jeszcze w wózku chyba. Tak. Nie! Przecież ona ma zdjęcie już... Ma, ale tego jeszcze nie było, albo było w trakcie budowy, także... I lody są nawet, Maszenko. No, w Oliwie trzeba lody. Tak, słuchajcie, może nam się uda tu wyjść, ale z tego co wiemy, to tam gdzie kierujemy się też jest palmiarnia, taka trochę w innym stylu, a ta jest piękna. O, proszę, jak wygląda w całości. No tu nie byliśmy i nie wiem, czy się wchodzi jakoś do góry, czy coś tam, jakiś taras widzę na górze, ale... A może najpierw tam wyjdziemy, a potem po lodziku, co? Tak, Marek to zawsze tak potrafi. No bo jak będziemy mieć loda, to jak wyjdziemy do środka? Przecież z lodami nie wolno wchodzić. No. A jakie piękne lody. Bardzo piękne. Dobra, aha, jeszcze tu jest budynek. Palmiarnia do 18 czynna. Od wtorku do niedzieli, od 10 do 18. Poniedziałki wiadomo nieczynne. No to słuchajcie, idziemy. No być tu i nie być w palmiarni, to już by był grzech, Marzenko. Dobrze, jak się okazuje, wstęp jest bezpłatny, co mnie bardzo zdziwiło. Tego typu miejsca są odpłatne, czyli to jest ewidentnie miejskie. Tak, rzeczywiście. Tak. Wyznaczonymi alejkami jest nawet taki podest szklany gdzieś tutaj. Na górze chyba to właśnie widziałem. Na którym może wejść 20 osób, także wejdziemy też. Zobaczymy nowe miejsce, nowe odkrycie w Gdańsku, Oliwie. No, ale słuchajcie, jeszcze oprócz za darmo. Tak. No, mnie to bardzo dziwi. Oczywiście. Znaczy, ja uważam, że to jest bardzo pro. Ale co się kryje za tamtymi drzwiami, to już myślę jest warte obejrzenia. A, bo ja myślałem, że tam na górę można wejść, a to jest tak zrobione. Patyczak? Patyczak. Ale wrażenie. Czujecie to? Mhm, czuć taką lekką duchotę. Ale ładnie zrobione, trzeba przyznać. No bardzo fajnie zrobione, trzeba przyznać. Bardzo przyjemnie, nie? Ale już te rośliny, nie? Zamknięte w tym szklanym, to oddają, no, taki buch, jest trochę... To jest ich środowisko. No, ale pięknie rosną. Słuchajcie, wysokość niektórych to naprawdę jest... No ja myślałem, że tam można wejść, widzicie taką kratkę, ale nie można tam wejść. To jakiś techniczny ewidentnie. To już ewentualnie jakiś tutaj opiekun roślin może wchodzić. Dobra, idziemy sobie jeszcze tu zobaczyć, bo Marzenka z Miasiem już tu miała okazję być, a my jeszcze nie byliśmy w tej części. Wychodząc z palmiarni, można sobie wstąpić na kawkę, herbatkę, lodzika, ciasteczko. Także takie połączenie dwa w jednym. O, a tu jest jakaś informacja. Czy w 2022 roku to ukończono? Czyli znaczy, że tu była jakaś stara wersja tej palmiarni. No i faktycznie widać tą starą. To jest chyba to. I tak to się zmieniło. No ładnie to się prezentuje. No to teraz, Marzenko, idziemy na tego lodzika obiecanego. 1 sierpnia, Światowy Dzień Loda ogłaszam. Lodziki, smaki, sorbet, czekolada pomarańcza, kaktus, nec, quick lion. Start, Marek, start. Niestety lodów nie ma. Nie, lody będą, są. Będą. Tylko najpierw musimy iść do kawiarni, czyli wracamy się do palmiarni, tam zapłacimy za lody i wrócimy z paragonem do pana i pan nam wyda lody. Ale chwytnie marketingowe. No czasami trzeba się postarać. Ale wiesz, to jest dobre. Napracować, żeby sobie zjeść loda. No. To jest bardzo dobre, bo dzięki temu jest ruch w interesie. No tak. Bo tam przyciąga, a tu byś nie przyszła na lodny. Bo byś myślała, że jest tylko kawiarnia, ten palmiarnia, nie? A tu kawiarnia. Skusiłam się.
No. Marek ma tak, pokazuj, daj. Czekolada pomarańcz. Michasia też ja zresztą. A ja mam kaktus. Słuchajcie, nie uwierzycie, jak to jest smak. Może uwierzycie. Cytrynowy z... Właśnie, te cętki zielone, to mi coś przypomina jakiś smak, ale jak spróbujesz, to może mi pomożesz. I truskaweczka. Ale duże porcje. Ale przepyszny, orzeźwiający. Znaczy nie są to lody, jak się to mówi, rzemieślnicze, tylko... No wasze są też pyszne? Sieciowe. Ale musisz spróbować, Mark. Jakiś taki smak. To nawet można tego kaktusa na patyku kupić, jak się nie mylę, nie? Chyba. A? No. Bo te cętki im a te można kupić w tym, w pudełeczku. Ale mój ładniej wygląda. Kolorystycznie. No pasuje do ciebie. Mój taki trochę smutny, ale dobra. A tu słuchajcie, przed nami słychać w tle wodospad i tam właśnie idziemy. Jesteśmy już prawie na miejscu, ale wiesz co mi się przypomniało? Że Michasia z Tosią tu były przy tym wodospadzie, jak były małe. Tak? Były kiedyś. Razem się bawiły, słuchajcie. Pamiętam jak dziś. Tam mniej więcej szalały jak te dzieci. Jak to miejsce może przypomnieć ci, nie? Sytuację. No, faktycznie było coś takiego, a ja o tym zapomniałam. Powiem tak, czysty przypadek i udało się nam trafić jeszcze, słuchajcie, na koncert organowy w Oliwie. To rzadkość, bo zawsze jak wiele razy, słuchajcie, planowaliśmy, celowaliśmy, zawsze nie trafiliśmy, nie? Tak, nigdy żeśmy nie trafili, a koncerty odbywają się... Wow, ale pięknie to wygląda to. Sorry, że ja tak... Marzenka się kręci jak bączek. Koncerty odbywają się o pełnych godzinach, bodajże od 11.00. Oczywiście, jeżeli chodzi o udział, to jest darmowy, natomiast jest zbierana ofiara, później dobrowolnie, kto chce. I pół godziny trwa. Tak. Każdy, 20 minut. Tak. I każda, jest zapowiadany każdy utwór, znaczy wyświetlany jest, co będzie grane, o, na tej zasadzie, także, no naprawdę, ale słuchajcie, to było, no niecałe pół godziny, ale takiego...
No dla mnie było odmurzenie i takie wow. Zamknęłam oczy i słuchałam. Ale byliśmy kiedyś, pamiętasz już? Jeszcze tam jaśnie było nawet na świecie. Po ślubie, czy nie mylę. No widzicie, jak ten czas szybko płynie. Dobra, to słuchajcie, teraz idziemy w inne miejsce. Tak, na pocztę przy okazji. Ale idziemy, słuchajcie, oglądać panoramę Trójmiasta z góry. Wpadniemy też do, powiedzmy, takiej palmiarni, ale w nieco innym wydaniu. No, kolejne ciekawe miejsce na naszej mapie. Idziemy. Marzynka już, proszę bardzo, z przodu. Ale się to trochę pozmieniało, nie? Organizacyjnie. Kiedyś było na lepsze. Kiedyś to był, słuchajcie, taki rygor, że aż się odechciewało wejść. Były obostrzenia, dobra, nie? Wtedy każdy kartę to dostawał. No. 32. Nie wiem, czy nie jeszcze raz. Za 5. Już jest, dobra. Wchodzimy. No kiedyś było dużo gorzej, uważam. A teraz to tak usprawnili. Możliwe, że były jakieś problemy. Tak, być może jakieś uwarunkowania, ale bardzo fajnie, szybko. Oczywiście kupujecie sobie bilet na, taras widokowy na 32 piętro. Tu jest jeszcze Insta Spot, taka przestrzeń, wiecie, do zrobienia selfieczków, zdjęć z panoramą Gdańska, takich instagramowych. Byliście tam w zeszłym roku, dlatego w tym roku nie powtarzamy tego, dotkały mi się uszy. Jeszcze na ten bilet wejdziemy do Garden Star. Czy Olivia Star, coś takiego? To jest taka ala... No, takie... Nie no, palmiarnia ładnie jest zrobiona, nie ma palmiarnia. No, weźmiemy nas. O, jesteście na miejscu. Proszę. Idziemy. Bardzo. Zanim, słuchajcie, pójdziemy na ten taras z tym pięknym widokiem, to na razie jest, że tak powiem, tylko troszeczkę tego, to jeszcze wpadnie jakaś kawusia, nie? Można też zjeść pizzę, by ktoś sobie życzył, bo jest oliwa. Tak. Ja wezmę sobie na pewno czarną kawę. Wow, przepięknie to wygląda. Stęskniłam się za ten widokiem. No naprawdę, zatoka jak na dłoni. Zresztą, słuchajcie, wyjdziemy, zobaczymy na spokojnie, teraz jest dostępny. I już jakbyśmy tak mogli sobie teraz odhaczać, to w wielu miejscach byliśmy. Począwszy od Brzeźna, od portu i tak sobie tutaj. No, no nie, na przykład widzę Arena jeszcze, nie byliśmy. No, byliśmy. No, ale widzieliśmy tam z daleka. Z ale byliśmy kiedyś tam. Tak, tak, ogólnie byliśmy na stadionie. Dobra, to słuchajcie, bierzemy. Z tego co kojarzę, to tu były dobre lemoniady i jeszcze była dobra kawa mrożona, ale to było w tamtym roku. Nie wiem, jak w tym roku sytuacja się prezentuje. Szejki nawet mleczne są. Dobra, coś tu wpadnie. Ale jeszcze zobaczmy o desery. Deser dnia, to trzeba chyba zapytać przy kasie. Tiramisu bezapistacjowa z maliną. No, brzmi ciekawie. Pojawiła się kawka, ale jak widać deseru żadnego nie ma. Ponieważ się okazuje, beza jest niedostępna. Także stwierdziłem, że innych nie wezmę, bo są nie w moim klimacie. Także teraz się energetyzujemy kawą i idziemy ale dalej. Ale myślę, że się zepsuło to miejsce. Tak, ja wam powiem tak, zepsuło się w takim moim odczuciu, ponieważ banalny przykład. Słuchajcie, lemoniada. Teraz jest podawana tak po prostu banalnie. Nie wiem, jak smakuje. Ale jeszcze w roku ubiegłym nawet 2 lata temu. Ona po prostu wyglądała chyba. Naprawdę wyglądała obłędnie. Ale po kawce dotarliśmy na taras, no i teraz będziemy podziwiać piękne widoki Zatoki Gdańskiej. Tak, zobaczycie to oczywiście, słuchajcie, z Towarzystwem Muzyki Pięknej, którą wybierzemy. Ale naprawdę bardzo warto zobaczyć ten widok. Jesteśmy na 32. Tak, uwierzcie mi, że na żywo wygląda na pewno lepiej niż z kamery. No tak, oczywiście, także wiecie, musicie to sami zobaczyć. Ale jakiś... Wiecie, przedsmak jest. Ale może jest, są takie osoby i mogą być takie osoby, które mają jakiś lęk wysokości i na przykład tutaj by w ogóle nie wyszło, nie? No bo jednak coś się tutaj... No, nawet w rodzinie takie mamy. No, mamy w rodzinie, że absolutnie nie, nie. Ale my to rozumiemy, także proszę, zapraszam.
idziemy do Marzenki, która odkryła lunetę tu. I co, widać coś, Marzenko? No pewnie, że widać. Jak ja mam spojrzenia, aż tak? To mocne. Ale widać, słuchajcie, z tej perspektywy, jak to Trójmiasto istnieje, ile nowych budynków jest. Czego szukasz? Nie no, hel tam na wprost, tam go nawet widać. No nie wiem, słuchajcie, no kamera nie pokaże tego, chyba że trochę zbliżę. Jakość gorsza, ale no niestety. O, widać tam hel w oddali. Dotarliśmy do centrum Gdańska, jesteśmy aktualnie na jarmarku, ale powiem wam, dzisiaj ludzi dużo więcej niż do tej pory. A chyba dlatego, że weekend idzie. Tak, myślę, że tak. I to jest z tym związane, z nadchodzącym weekendem, bo kiedy myśmy tutaj byli? No przedwczoraj, bo tak co drugi dzień jesteśmy tu w Gdańsku. Jeszcze lody. No, nie, dziękuję, obiad będę jadł, to nie chcę loda teraz. Także faktycznie idziemy, jest tak ciaśniej. Czuję to. Turystów, no bo chyba weekend się zbliża. Ale... Ja bym wszedł w tą ulicę, bo tu jeszcze nie byliśmy. Ale ja wam jeszcze coś powiem. Ja na pierwszym dosłownie tym straganie, kramie, kolejną pamiątkę mam. Z Gdańska. Ale to już jest... to miałaś kupić przedwczoraj, wiesz? Ale to jest taka typowo już z jarmarku pamiątka. Pokażę wam w hotelu. Gdyby nie ja i Michasia, by Marzenka tego nie kupiła. To myśmy Marzenkę no namówili. Tak. Ale jest przepiękna. Ona bardzo mi się podoba. Ale ja tak mówię, a po co? A nie, a du. Marzenka no. Tak zawsze. No. A życie jest krótkie i piękne. Także wam pokażę w hotelu, co kupiłam i będziecie mogli wtedy mi napisać. A to napiszcie teraz, co to może być. Na pewno to nie są kubeczki. A łapensja była? Była dzisiaj łapensja? Była, ale teraz nie było popołudniowej łapensji. No to z jarmarku, łapensja. No, z jarmarku i łapensja. My teraz idziemy, słuchajcie, w kolejną ulicę. Idziesz mi na prosto, czy gdzie? No, bo tu bym też szedł. To... Ale to chwila, gdzie? Są greckie słodkości. A, no to coś mi się ulicę powie. A gdzie jest ten kościół świętego Jacka? To widzicie już jakieś zamieszanie. W każdym razie idziemy w prawo, idziemy w lewo. Dobra, ja bym tu jeszcze przedmiał wszystko, bo tu gdzieś mogą być te ceramiczne kubeczki, których ja szukam. Nie, Michasia. Ja wiem, ale tutaj też bym odwiedził, bo bardzo ładne były w tamtym roku. Ja bym tam poszedł jednak. A dobra, to chodźmy tu, a potem się wrócimy. Ale widzicie, jak to wygląda. Ale kupiłeś kubeczki. Ale to wychodzi, żeby tam kupić kubki, czy co? Kubeczki. Czy o te panie mieszczanki? Mieszczanki swoją drogą, a kubeczki swoją drogą. A ja wam w ogóle powiem, że jeszcze nie byłem, słuchajcie, na takim braku prądu jak dzisiaj. Nie wiem, co się stało. Mój telefon dużo nie nagrywam, a po prostu coś pada. Podłączam nawet, wiecie, moje prądy, co noszę w kieszeni. W powerbankach i nie chcę ładować, także jest kiepska sytuacja, jeżeli chodzi o to. Tak? Jaką no. Ile masz procent? Wiesz co, 17% zaledwie, także jadę na oparach. O, pożyczyłabym ci, ale tak. Nie, mam 2 powerbanki, ale nie chcę mi się coś telefon ładować, tylko się grzeje, a nie ładuje. Nie wiem, co się z nim dzieje. Może już odmawia posłuszeństwa, słuchajcie. Przegrzał się, wiesz? A wszystko możliwe, że się przegrzał. Żebyś nie wyskakiwał z lodówek i z różnych takich rzeczy. Nie, no słuchajcie, ja to zawsze mówię, że Marzena i Marek wyskakują z lodówki bez większego problemu. Ale słuchajcie, no jak Waga? Ktoś chce, to może. Waga. O, lemoniada jedzie. Waga. Ale tu ładnie pachnie, to nie lemoniada, tylko jakimiś kadzidełkami. No i proszę bardzo, takie cudeńka Michalinka tutaj wybiera, nie wiadomo co jeszcze wybierze. Na początku myśleliśmy, że to szkło, a to jest, słuchajcie, żywica epoksydowa. O, jeszcze kolczyczki można kupić. A co do stoiska, słuchajcie, gdzie ja chciałem, mi się nagle okazuje, że zaszła pomyłka.
ponieważ Marzenka z Miłasią myślały, że ja szukam mieszczanek, a ja szukam kubeczków, które kupiłem w ubiegłym roku. Stoisko odnalezione, jednak miałem rację. Tu jest żabka. Ona się zmieni w księżniczkę, jak nalejesz kawę z mlekiem. Ona już jest księżniczką, Marzenko. Są koty. A właśnie w tamtym roku kupiłem ten deseń kwiatkowy i nawet podobny, tylko były inne kwiatki, chyba niebieskawe, jak się nie mylę. A, ta z tyłu, tak. No. O, a teraz są takie kwiatki. I to jest też ładne. Takie serduszka. Magnesiki piękne. Talerzyki, tu jest wszystko piękne. O, i to jest właśnie coś, co u nas w tamtym roku gościło. Taki był talerzyk, nie? Mniejszy był, no. Ale też mam. Dokładnie. Także coś tu wybierzemy za chwilę i kupimy. Ale ważne, że stoisko jest odnalezione. Słuchajcie, kupiłem kubeczek, którego bym się w życiu nie spodziewał, no, że kupię. Wyjątkowy. Ja go zauważyłam. Tak, to racja. To jest kubeczek albo z George'em, albo z róbciem, ale bardziej z róbciem, bo ciemny. To jest właśnie taki ciemniejszy. Także pokażę wam, jak będziemy w hotelu. Mieszczanki? Nie wiem, może wpadnę, kto wie. Michasia już, słuchajcie, ma, wiecie, rozplanowane co, gdzie. Nie, dalej. Dalej trzeba, za tam tym przejściem. Z ręki bez uchwytu, słuchajcie, musiałem. Przechodziliśmy koło lodziarni Miś. Ale ja muszę, mam misia, ale Marek, niestety nie zachowałeś tradycji. Słuchajcie, pani chciała mi tutaj wpiąć tego misia. Lody, ja mówię, nie, u misia zawsze z misiem. Ale mam o smaku misia. Mhm. No to proszę. Dobre, misiowe muczące. One, słuchajcie, są z orzeszkami, z czekoladą. To będzie przepyszne. No to idealne. No dobra, z orzeszkami, czekoladą. Co tu jest, pani brała? Wafelek. I z lodem. I z lodem. Przepyszne. No i Malaga pod spodem. A my, słuchajcie, idziemy na obiad. Tylko że do obiadu jeszcze mamy kawałek, bo idziemy dzisiaj po raz kolejny. Do montowni naszej. I słuchajcie, to jest jedyne miejsce, gdzie chodzimy jak na... No jak się to mówi, sraczkę przysłowiową. No w Gdańsku jak jesteśmy, to bardzo często się w montowni stołujemy. No, w tym roku. Chyba tylko jeden był wyjątek, gdzie jedliśmy pielmieni, ja przynajmniej. Było okay. Bardzo dobre, natomiast tak jak jesteśmy w Gdańsku i chyba jeszcze, ale jeszcze będziemy, to tak zawsze do montowni. Ale za każdym razem, gdzie inna kuchnia jest. Inna kuchnia, to ale jest ten plus. Ja chyba się powtórzę kuchnię. Zobaczę. No. Ja jaką już biorę. Także lodzik wszedł. Może być gorszy głos, bo zasłaniam ręką, ale wybaczcie, już nie kładłem tego uchwytu. Lody przepyszne. Także warto misia w Gdańsku odwiedzić. A myśmy też kiedyś przez czysty przypadek, nie? Odkryli to miejsce. Chyba 2 lata temu. Nie, czysty przypadek. Dobra, idziemy. Nie idzie do montowni, ale chyba tu trzeba iść. Dzisiaj, słuchajcie, montownia, jak mówiliśmy już, kuchnia azjatycka, ale nie u wszystkich, bo niektórych grecka. Michalika polubiła tu kuchnię grecką, smakuje, jak się nazywa? Aha, suflak. Także u Michaliki jest suflak, u mnie jest zupa pho. Ostatnio taką zupę miałem okazję jeść w Łodzi. Bardzo dobra była. A Marzenka postawia na makaron. Już wam pokazuję. Proszę bardzo, moja zupka. Do tego oczywiście dodatki. Stwierdziłem, że weźmiemy jeszcze krewetki w tempurze. Tak samo każdy dziabnie. Jak krewetki XXL. Naprawdę, jestem ciekawy, czy tyle tempury, czy tyle takie krewety. Ja mam makaron, jak i udon i też mam krewetki. Proszę bardzo. No. Ale to... No i jeszcze, słuchajcie, wziąłem, mówię, każdy sobie dziabnie po jednej tej. Sajgonce z mięsem są akurat dzisiaj. A to co jest za sos? Taki pomarańczowy? Jakiś pomarańczowy sosik, ale będzie łagodny, myślę, Marzenko. Tak mi się przynajmniej wydaje. No jak tam sosik? Bardzo dobry. Chyba taki pomarańczowy, lekko gorzki. Nie mango? Bo ja myślę, że mango już. Może być coś z mango. Lekko słodko-gorzki. No, tu też jest, słuchajcie, dokładnie ten sam sosik jest też w krewetkach. Także zajadamy. U mnie oczywiście zupa pho jest z krewetkami. No dużo tej zupki, nie powiem. Nie, to jest prawdopodobnie jakaś wkładeczka, ale co dokładnie, to jak spróbuję, to ci powiem, Marzenko, wybacz. To smacznego. Smacznego, a to jest chyba jakaś ostra pasta. Pierwsze dodatki trafiły do mojej zupy, czyli... Kiełki. Nie, kiełki oraz ta. Sałata i kolendra. Ale słuchajcie, zastanawiałem się, co to jest i spróbowałem. Wiesz, co to jest? Imbir i czosnek. To jest czosnek marynowany. Ale bardzo, bardzo fajnie smakuje, no. Może z imbirem, bo tu chyba imbir też jest. Także też to trafi.
Cytryna nie za bardzo, natomiast ta ostra to jest Miaśka, bo ty jadłaś. Bardzo ostra. Ale to jest skutry, wiesz? Nie. Dobra. Ale ty lubisz ostra. Nie no, takie ostrawe, ale spoko. No, także teraz to mieszamy. Wszystko ładnie przejdzie sobą i zajadamy. Dołożyłem sobie wszystkiego. No i zupka jest mega rozgrzewająca. Myślę, że Marzynce by nie podeszła. No Michasia może by jeszcze zjadła. No grzeje. Czuję, że się pocę. Ale dobra. Ja, to takie moje klimaty, nie? Makaron ryżowy do tego idealos. Dzisiaj zachód słońca z Gdańska, z terenu stoczni. Wracamy powoli do domu, na kolejkę dokładnie. Gdzie żurawie łatę, nie? No pięknie, a wiesz, że nigdy nie wracaliśmy tą stroną do domu? Nie, ale powiem wam, że jest godzina 20. O, pociąg jedzie. I już jest tutaj chłodek. No po Ance, Maszynko. Tak, słuchajcie, troszeczkę ten, ja mam dłonie zimne. Tu wprawdzie jestem rozpalona, ale to może od słońca, a drugie, że jestem po jedzeniu. Po obiadu, kolacji, no faktycznie późnej. Ale po śniadaniu to jest mój drugi posiłek taki. No my tu tak dziwnie jemy, ale... My tak jemy dziwnie, że jemy śniadanie tak około 11, a potem obiad, kolację właśnie w takich dziwnych i właściwie godzinach. Tyle, no jakiś lodzik wpadnie, ale nawet nie ma tak deserków za bardzo. Deserek czy lodzik to zależy też od dnia, ale właśnie tak idziemy, zachód słońca przepiękny, tylko ja już mówię Markowi, kurczę, to tak no... Gwizdzi. Jakby tutaj tak nieletnio jest teraz. No, tym bardziej w krótkim rękawku, nie? No ale cóż się dziwić, nie? No. My idziemy coraz bliżej. Jedna pani napisała, że ona tam nie lubi lata. Ona woli jesień i zimę. No i tak są. No ale ty też nie lubisz za i bardzo są lata. Takie osoby. No, takiego ja, prawdziwego ja lata. Ja lubię takie lato 25 max. To jesień. Ale wiecie, że ja nie mam takiej ulubionej pory roku, chciałam powiedzieć. A to ja mam, widzisz. Po prostu ja mam w każdej porze roku coś. Coś mnie cieszy, coś mi się podoba. Coś w niej lubię w tej porze roku. I jestem taka trochę z każdej pory roku coś. Nie mam także tylko jedna. Marek chyba ma lato, ale... Nie, ja właśnie uwielbiam wiosnę, jak się wszystko budzi, tak? I lato. Mhm. No potem wiadomo, jesień, zima, no ale... W tym roku wyjątkowo szybko się obudziło i dlatego szybciej znowu będzie. Nie wiadomo. Już nie, już nie prorocz. Wiadomo, nie prorokuj, nie prorokuj. Dobra. A tu proszę bardzo. A wiecie, kto tu idzie z nami? Wiedzą, nie? Nie, nie wiedzą. Te dwie. Kto tam z nami idzie, to ja wam pokażę, jak wrócimy do hotelu. A my teraz, słuchajcie, powoli sobie będziemy szli jeszcze przez centrum Gdańska. O tej porze, tak inaczej. Ja wam powiem, w tym roku wyjątkowo późno nawet chodzimy po centrach miast. Już, już. To idą te dwie i to nie są jagodzianki. To nie, nie są to nie jest jadalne w ogóle. No, idziemy. Bardzo miłe, sympatyczne. Także idą. Aha, jeszcze co chciałem wam powiedzieć, bo Marzena mówi, że chudno. Ja jestem rozgrzany tak tą zupą. Fo, tak mnie rozgrzała, że powiem wam, że miałem wrażenie, jedząc ją, że po prostu płonę. Ale była dobra. Bardzo dobre były krewetki. Były takie duże, wbrew pozorom. Myśleliśmy, że to będzie sama tempura, a jednak tak nie było. Były duże, dorodne krewety. Wiem, widzę. Takie niespodzianki, słuchajcie, to ja... Takie rzeczy to ja uwielbiam. Zresztą wy chyba nie wiecie, ale kiedyś była taka akcja na plaży w Gdyni, jak wyrósł mi głaz i nagle Marek fiknął przez ten głaz, nie? Dobra, trochę wieje, idziemy. Jeszcze się na pewno odezwiemy.
słyszę te ptaki, słuchajcie, to nie są mewy. Jakaś dyskusja jest ogromna. Awantura, bym powiedział. Nie wiadomo o co. Pod tymi drzewami lepiej nie chodzić, bo jak jeden wiecie, no. Ale w ogóle ładne miejsce, powiem wam. Bardzo co prawda ładne. Obraz już trochę niewyraźny. No i o tej porze jeszcze w Gdańsku w tym sezonie nie byliśmy. Jest 21:30. No i... Także teraz słuchajcie, możecie zostawić gdańskowe łapki w górę. Jarmark się już zamknął. Jeszcze pojedynczo gdzieś tam stragany. My idziemy teraz na kolejeczkę. Pięknie było dzisiaj w Gdańsku. Bardzo. Fajnie. Jeszcze teraz, słuchaj, przechodziliśmy obok Muzeum II Wojny Światowej. I tam z okazji 1 sierpnia, podejrzewam, że z tej okazji, upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, był koncert Pilaf. Oczywiście, wiecie, zahaczyliśmy tam, trochę. Trochę żeśmy zahaczyli, ale on jeszcze trwa, także no. Ale już tak nie zdążycie dzisiaj. Nie, wy już nie zdążycie, także... Ale może jutro będzie, także sprawdźcie. No, wakacyjnie to na pewno jeszcze, tak? Natomiast my już idziemy. Ale jeszcze ale pytanie, Marzenko. Ile przeszliśmy dzisiaj? A, już, to ja już mówiłam, 10 chyba ja stawiam. Nie, póki co słuchajcie, 13,1 km. Tu teraz macie informację. A jak wrócimy do hotelu, to ja wam dam, ile ostatecznie przeszliśmy, bo jeszcze mamy trochę do kolejki, powiem wam. A te tutaj osóbki przedstawi wam jutro chyba, nie? Tak, na balkonie, słuchajcie, zrobimy sobie taki open box, czy jak to, bo bardzo ładnie zapakowane. Mam nadzieję, że nie będzie padało i aura będzie sprzyjała. Nie, ładna pogoda będzie, Marzenko. Tak? No, pewnie. No to się cieszę. Dobra. Także żegnamy się z wami tym razem z Gdańska, wczoraj z Gdyni. A jutro nie wiadomo jutro. Skąd. No właśnie, może wreszcie słuchajcie z Sopotu, bo coś nie udaje się nam zahaczyć wieczornie no, o Sopot. No, ja bym jeszcze chciała na morzu skoczyć w tym sezoniku, byliśmy tylko także raz. Jutro krócej chyba musimy zrobić Gdynię. Tak. Ale to nie wyjdzie, to już wiem. Myślisz? Nie. Ale komary latają. Dobra, to jedziemy. Na razie, pa. No jutro, pa.